Witajcie. W tym filmie omówię zadania zamknięte z matury z matematyki 2020. Zadanie pierwsze. Wartość wyrażenia x kwadrat odjąć 6x dodać 9 dla x równego pierwiastek z 3 dodać 3 jest równa. Czyli mamy takie wyrażenie, i tutaj należałoby zauważyć, że Możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia i zwinąć je do takiej postaci, czyli mamy x odjąć 3 do kwadratu. No i teraz w miejsce x będziemy wstawiali to pierwiastek z 3 dodać 3, czyli w nawiasie mamy pierwiastek z 3 dodać 3 odjąć 3 i to do kwadratu. Trójka i minus trójka tutaj nam się skróci uprości, czyli zostało nam pierwiastek z 3 do kwadratu. No, a to jest oczywiście 3, czyli zaznaczamy odpowiedź b. Zadanie drugie. Mamy liczbę w takiej dosyć skomplikowanej postaci, no i mamy obliczyć, czemu ona jest równa. Przepiszmy ją sobie tutaj, czyli mamy w liczniku 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40, a w mianowniku 36 do potęgi 10. Zaczniemy od tego, że 36 zapiszemy sobie jako 6 do potęgi drugiej. Czyli licznik przepisujemy na razie bez zmian. No a tutaj zamiast 36 mamy 6 do potęgi drugiej, no i to do potęgi 10. Dalej. Licznik na razie przepisujemy. Na no w mianowniku mamy potęgę o podstawie 6 i te dwa wykładniki, które są koło siebie, mnożymy, czyli mamy 6 do potęgi 2 razy 10, czyli do 20. Dobrze, przyglądnijmy się teraz temu mianownikowi. Mamy 6 do potęgi 20 i tutaj dokonamy takiego zabiegu, to 6 zapiszemy sobie jako 2 razy 3, czyli wówczas mamy 2 do potęgi 20 razy 3 do potęgi 20. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Licznik przepisujemy bez zmian, a w mianowniku mamy 2 do 20 razy 3 do 20, bo jakbyśmy to zwinęli z powrotem, no to 2 razy 3 daje nam 6 do potęgi 20, czyli wszystko się zgadza. I teraz spójrzcie. Mamy 2 do potęgi 50 podzielone przez 2 do potęgi 20. Wiemy, że jeśli podstawy potęg są takie same i dzielimy te potęgi przez siebie, no to wykładniki od siebie odejmujemy. Czyli mamy 2 do potęgi 30, bo 50 odjąć 20 to 30. Tak samo robimy z drugą częścią. Mamy 3 do potęgi 40 podzielone przez 3 do potęgi 20. Czyli mamy. 3 do potęgi 20, bo 40 odjąć 20 to 20. No i taki jest wynik, czyli zaznaczamy odpowiedź C. Zadanie trzecie. Mamy liczbę, mamy logarytm, no i mamy obliczyć, czemu ona jest równa. Przepisujemy ją sobie. I teraz tak. Mamy pierwiastek ze 125, co możemy zapisać jako 125 do potęgi jednej drugiej. Dobrze. Teraz skorzystamy z tego, że 125 to jest 5 do potęgi trzeciej, bo 5 razy 5 razy 5 to 125, czyli zamiast 125 wpiszemy sobie 5 do trzeciej. Wpisujemy. OK. I teraz mamy tak. Logarytm o podstawie 5 z 5 do potęgi trzeciej i to do jednej drugiej. Te wykładniki potęg, które są obok siebie pomnożymy i otrzymamy 3 drugie. Czyli mamy logarytm o podstawie 5 z 5 do potęgi 3/2. Drugie. 3/2. Drugie wyłączamy sobie przed logarytm. No i wiemy, że logarytm o podstawie 5 z 5 to 1. Czyli mamy 3/2 razy 1, czyli 3/2. Zaznaczamy odpowiedź D. Zadanie czwarte. Ceny x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę X nową cenę Y należy podnieść O, czyli mamy X to jest cena początkowa towaru. I wiemy, że obniżono ją o 20%. 20% to 20, czyli od X odejmujemy 20X. Co nam zostało? Zostało nam oczywiście 80X. Y to cena towaru po obniżce czyli y jest równe 08 x I teraz mamy pytanie, o ile procent należy podnieść tę cenę, aby przywrócić cenę X, czyli nasza obecna cena to 08 x a my chcemy, żeby był 1 pełny x, czyli musimy podnieść o ile? No o 20x z ilu z y, czyli z 08 x X tu sobie skrócimy. No i to możemy zapisać jako 2 ósme, czyli w liczniku o jedno miejsce się z przecinkiem przesunęliśmy, i w mianowniku tak samo. A to jest 1 czwarta, 1 czwarta to oczywiście 25%, czyli odpowiedź A. Zadanie piąte. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Przepiszmy sobie tę nierówność, no i tutaj mamy tak, 3 razy 1 odjąć x jest większe od 2 razy 3x1 odjąć, odjąć 12. Czyli najpierw zajmujemy się naszą lewą stroną, mnożymy trójkę przez każdy wyraz z nawiasu, czyli mamy 3 razy 1 to 3, 3 razy minus x to minus 3x. Po prawej stronie mamy 2 razy 3x to 6x, 2 razy minus 1 to minus 2 i odjąć 12 przepisujemy. Dobrze, to teraz to, co mamy po prawej stronie, tej nierówności sobie uprościmy 6x, odjąć 12x to minus 6x. Ok. No i teraz x -y na lewą stronę, a te liczby, gdzie nie mamy niewiadomych, na prawo. Czyli mamy po lewej stronie minus 3x dodać 6x, jest większe od minus 2, odjąć 3. Czyli mamy 3x jest większe od minus 5, dzielimy obu stronie przez 3 i otrzymujemy, że x jest większy od minus 5 trzecich. Czyli x należy do przedziału otwartego od minus 5 trzecich, to plus nieskończoności, czyli zaznaczamy odpowiedź A. Zadanie szóste. Suma wszystkich rozwiązań równania jest równa. No dobra, to mamy takie równanie, no i to równanie będzie miało kilka rozwiązań. Albo x jest równe 0, albo x odjąć 3 jest równe 0, no lub też x dodać 2 może być równe 0. No to to zapiszmy, czyli x jest równe 0 lub x odjąć 3 jest równe 0, lub x dodać 2 jest równe 0. Pierwsze już mamy rozwiązane, drugie, no skoro x odjąć 3 jest równe 0, to znaczy, że x jest równe 3, no a ostatnie mamy x równe minus 2. Czyli to są wszystkie trzy liczby, które są rozwiązaniami tego równania. My mamy je do siebie dodać, bo w poleceniu mamy y, sumę wszystkich rozwiązań. No to dodajemy, czyli mamy 0 dodać 3 dodać minus 2. I to jest równe 1, czyli odpowiedź B. Zadanie siódme. Funkcja kwadratowa F jest określona wzorem, i tutaj mamy go podanego. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W o współczynnikach 2 i 1. No i my mamy obliczyć, jaki będzie współczynnik A w tym wzorze, we wzorze tej funkcji. No dobra, no to przepiszmy sobie wzór ten z polecenia i wiemy, że punkt W ma współrzędne 2 i 1. No i wiemy, że ten punkt W na pewno do wykresu funkcji należy. Czyli tutaj mamy współrzędną w tym punkcie W xową, tutaj yową. Zatem do tego naszego wzoru funkcji w miejsce y, czyli w miejsce f od x, wstawiamy 1, a w miejsce xa wstawiamy 2. No, bo skoro ten punkt do wykresu funkcji należy, to znaczy, że jak jego współrzędne w odpowiednie miejsca podstawimy, to musimy otrzymać równość prawdziwą. No to tak zróbmy: w miejsce Y, czyli F od X wstawiamy 1, a w miejsce x wstawiamy dwójkę, czyli mamy. Tak jak tutaj po lewej stronie widzicie. No dobra, to po lewej stronie zostaje nam na razie 1, a co mamy po prawej stronie? Te nawiasy 2 odjąć 1 to 1, a 2 odjąć 3 to minus 1. Czyli mamy 1 równa się a razy 1 razy minus 1. 1 razy minus 1 to minus 1, czyli po prawej stronie zostanie nam minus 1a, czyli minus a. Zatem a jest równe minus 1. Zaznaczamy odpowiedź d. Zadanie ósme. Największa wartość funkcji f w przedziale domkniętym od 1 do 4 jest równa. No to. Spójrzcie na ten przedział, to jest ta część, którą ja teraz tutaj zaznaczyłam, i mamy mieć największą wartość tej funkcji, czyli coś, co jest najwyżej w tym przedziale. No to widzimy, że to jest ten punkt W. Pytają nas o wartość tej funkcji, czyli o współrzędną Y. -ową. Ona jest równa 1, czyli zaznaczamy odpowiedź C. Zadanie dziewiąte. Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu. No wiemy, że osią symetrii paraboli, tej tutaj narysowanej, będzie taka prosta, którą ja zaznaczyłam na czerwono. Jest to prosta o równaniu x równym 2. Czyli zaznaczamy odpowiedź b. Zadanie dziesiąte. Mamy równanie. I pytają nas o liczbę rozwiązań tego równania, no i jakie te rozwiązania są. Przepiszmy sobie zatem to równanie. I teraz tak, po lewej stronie będziemy sobie wymnażać x razy x, potem x razy minus 2, no a po prawej stronie skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. No to mamy x do kwadratu odjąć 2x, a po prawej stronie x do kwadratu odjąć 4x, dodać 4. Tu mamy x do kwadratu i tu mamy x do kwadratu, więc możemy sobie to skrócić, czyli obustronnie odejmujemy x do kwadratu. I teraz x -y przenosimy na lewą stronę, a ta czwórka zostanie nam po prawej stronie. Czyli po lewej mamy minus 2x dodać 4x, to jest równe 4, czyli 2x równa się 4, dzielimy przez 2 i mamy x równe 2, czyli to równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest x równe 2. Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f od x równe AX dodać b. I pytają nas, jaką zależność spełniają współczynniki A oraz B. Przyjrzyjmy się wykresowi tej funkcji widzimy, że jest to funkcja liniowa malejąca, zatem z całą pewnością ten współczynnik A jest liczbą ujemną, bo zawsze jak mamy funkcję liniową, która jest malejąca, no to ten współczynnik, który znajduje się przy x jest liczbą ujemną. Co wiemy o współczynniku B? Spójrzmy na punkt przecięcia tego wykresu z osią o y. Zobaczcie, on jest w tym miejscu, który ja Wam na czerwono zaznaczyłam. Ten wykres przecina oś o y w wartości 1. Zatem B, czyli ten nasz współczynnik B, będzie równy 1. Dobra, no to przyglądnijmy się tym odpowiedziom i zastanówmy się, która z nich jest prawdziwa dla takich współczynników, czyli dla a ujemnego, a b równego 1. No, będzie to odpowiedź D, ponieważ mamy iloczyn, czyli mnożymy liczbę ujemną przez 1, na pewno otrzymamy liczbę ujemną. Czyli odpowiedź D jest prawdziwa. Zadanie 12. Funkcja f jest określona wzorem f od x. Równe 4 do minus x, dodać 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. No i mamy liczbę f od 1 druga i mamy to obliczyć. Czyli mamy taki wzór funkcji i mamy obliczyć f od 1 druga, czyli w miejsce x wstawiamy 1 drugą. No to mamy 4 do potęgi minus 1 druga, dodać 1. I teraz jeżeli mamy 4 do potęgi minus 1 drugiej, to możemy to zapisać jako 1 czwarta do potęgi jednej drugiej, bo aby się pozbyć tego minusa z wykładnika, to musimy tę liczbę, czyli 4 odwrócić, wziąć odwrotność tej liczby, czyli zamiast 4, 1 czwartą. 1 czwarta do potęgi jednej drugiej to pierwiastek z 1 czwartej dodać 1. Pierwiastek z 1 czwartej to 1 druga dodać 1, czyli mamy 1 i 1 druga, czyli 3 drugie. Odpowiedź B. Zadanie trzynaste. Proste o równaniach, i tutaj mamy jedną i drugą prostą, obydwa te równania są równoległe. Wtedy i mamy obliczyć, jaką wartość będzie miało m. Napiszmy sobie. Pierwsza prosta i druga. Wiemy, że są one równoległe. Jeśli proste są równoległe, to znaczy, że te współczynniki a, czyli te współczynniki przy x, są dokładnie takie same. Czyli to m odjąć 2 jest dokładnie takie samo jak tutaj, czyli jak 3 czwarte. Zapiszmy. Czyli m odjąć 2 jest równe 3 czwartą. Dodajemy dwójkę obu stronie, przenosimy po prostu dwójkę z lewej strony na prawą, czyli mamy, że m jest równe 2 i 3 czwarte, a to się równa 11 czwartych, odpowiedź C. Zadanie 14. Ciąg AN jest określony wzorem AN równe 2n kwadrat dla n większego lub równego 1. Różnica A5 Odjąć, a 4 jest równa. Dobra, napiszmy sobie wzór tego ciągu i my mamy obliczyć różnicę, czyli to jest coś, czego nie znamy. Zatem chcemy wiedzieć, ile jest równe a 5, piąty wyraz tego ciągu i czwarty wyraz. No to aby obliczyć a 5 w miejsce n, wstawiamy piątkę, czyli mamy 2 razy 5 do potęgi drugiej. 5 do potęgi drugiej to 25, 2 razy 25 to 50. I tak samo robimy z czwartym wyrazem, czyli a4, w miejsce n -a wstawiamy czwórkę i mamy 2 razy 4 do kwadratu, czyli 2 razy 16, a to jest równe 32. Chcemy poznać różnicę, czyli od 50 odejmujemy 32 i otrzymujemy 18. Odpowiedź d. Zadanie 15. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla n większego lub równego 1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma A1 dodać A2, dodać A3, dodać A4 jest równa. Zapiszmy to, co wiemy. Czyli czwarty wyraz jest równy 3, a różnica jest równa 5. My chcemy poznać sumę tych czterech pierwszych wyrazów. No dobrze. No to taką sumę możemy ze wzoru, który oczywiście jest w tablicach. Zapisać jako a1, dodać a4 przez 2 i to razy 4, czyli dodajemy pierwszy i ostatni wyraz, dzielimy to przez 2 i mnożymy przez liczbę wyrazów, którą, którą mamy. No to my mamy 4 takie wyrazy. Ok. Dwójka nam się z czwórką skróci, tu mamy 1, tu mamy 2. Czyli chcemy podstawić do tego wzoru. a4 znamy, to już było podane w treści zadania. Pozostało nam dowiedzieć się, ile jest równe a1. Korzystamy z tego wzoru, czyli mamy a4 równe a1 dodać 3r. Zamiast a4 wstawiamy 3, a zamiast r wstawiamy 5. Czyli mamy 3 równa się a1 dodać 15, bo 3 razy 5 daje nam 15. 15 przenosimy na drugą stronę, czyli mamy minus 12 równa się a1, czyli a1 jest równe minus 12. I teraz do tego, co my tutaj mamy na dole, wstawiamy w miejsce a1 minus 12, a w miejsce a4 trójkę. Czyli mamy minus 12 dodać 3 razy 2, bo tutaj mianownik nam zniknął, bo tam mieliśmy jedynkę. Minus 12 dodać 3 to minus 9, a minus 9 razy 2 to minus 18, czyli odpowiedź C. Zadanie 16. Punkt A o współrzędnych 1, 3 i minus 1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f od x równa się 3x dodać b. Wynika stąd, że Czyli mamy wzór tej funkcji mamy podane, że A ma współrzędne 1 trzecia i minus 1, czyli to jest nasza współrzędna xowa, ta jest y. -owa. chcemy obliczyć b, czyli już było takie bardzo podobne zadanie. W miejsce x wstawiamy 1 trzecią, a w miejsce y, czyli f od x minus 1, dlatego że ten punkt należy do wykresu tej funkcji, czyli jak podstawimy jego współrzędne, to musi nam wyjść równość prawdziwa. No to tak zróbmy. Czyli zamiast F od X wstawiamy minus 1, a zamiast X 1 trzecia. Trójka nam się z trójką tutaj skróci, czyli mamy 1 i 1. No i nam zostaje minus 1 równa się 1 dodać B. Czyli minus 1 odjąć 1 jest równe B, czyli B jest równe minus 2. I taką odpowiedź zaznaczamy odpowiedź D. Zadanie 17. Punkty ABCD leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118 stopni i to widzimy na rysunku. Pytają nas o miarę kąta ABC. Dobrze, skoro kąt DOC ma miarę 118 stopni, to ten kąt BOA będzie także miał miarę 118 stopni. Ten trójkąt, który teraz Wam zaznaczam, jest trójkątem równoramiennym, ponieważ te fioletowe odcinki mają dokładnie taką samą długość, bo są to promienie tego okręgu. Czyli dwa kąty przy podstawie, czyli przy odcinku BA w tym trójkącie będą takiej samej miary, czyli ten kąt ABO, czyli ABC, to jest ten sam kąt, i kąt BAO, czy też BAD, ten sam kąt, są dokładnie takie same. Wiemy, że suma miar kątów w każdym trójkącie jest równa 180 stopni, czyli od 180 odejmujemy to 118, które mamy, otrzymujemy 62, no i te 62 stopnie musimy. Podzielić między te dwa kąty. Wiemy, że one będą takie same, bo są przy podstawie w trójkącie równoramiennym. I 62 stopnie podzielone przez 2 to 31 stopni, czyli zaznaczamy odpowiedź D. Zadanie 18. Prosta przechodząca przez punkty A i B jest określona równaniem, czyli mamy punkt A, mamy punkt B. I wiemy, że wzór ogólny funkcji liniowej jest następujący. f od x równa się ax dodać b. Czyli my tak naprawdę chcemy poznać a oraz b. Wiemy, że obydwa te punkty spełniają to równanie, czyli tak jak już dwa razy robiliśmy wcześniej, tutaj mamy współrzędną xową, tu yową, i tak samo w punkcie b. No to najpierw te pierwsze dane, czyli ten punkt a, współrzędne x równe 3, a y, czyli f od x równe minus 2, wstawiamy. I mamy minus 2 równa się 3a dodać b. To samo robimy w drugim przypadku. Czyli mamy 6 równa się minus a, bo to jest to samo co minus 1a dodać b. No i powstał nam układ równań. My chcemy go rozwiązać i obliczyć, ile jest równe a, a ile b. Możemy sobie obustronnie odjąć. No i teraz po lewej stronie mamy minus 2 odjąć 6, czyli minus 8, a po prawej 3a odjąć minus a tak jak ja Wam zapisałam to tutaj po prawej stronie, czyli mamy 3a dodać a, czyli 4a, czyli równa się 4a, no a b odjąć b to po prostu 0. W takim razie mamy minus 8 równa się 4a, czyli a jest równe minus 2. Podzieliliśmy przez 4. Ok, no to a już mamy, pozostało nam jeszcze tylko obliczenie b. Przepiszmy sobie na przykład to pierwsze równanie, czyli minus 2 równa się 3a dodać b i teraz miejsce a stawiamy minus 2. Czyli mamy minus 2 równa się minus 6 dodać b, bo 3 razy minus 2 to minus 6. Teraz minus 6 przenosimy na lewą stronę, czyli mamy minus 2 dodać 6 równa się b, no czyli b jest równe 4. Zatem yy, równanie tej funkcji będzie następujące. Minus 2x dodać 4, bo w miejsce a wstawiamy minus 2, w miejsce b 4. Zadanie 19. Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa i beta. To widzimy na rysunku. No i mamy wyrażenie, takie mogłoby się wydawać dosyć skomplikowane. 2 cosinus alfa odjąć sinus beta jest równy. Podpiszmy sobie długości boków tego trójkąta prostokątnego. No i wiemy, że cosinus kąta alfa, patrzymy sobie na kąt alfa, to jest b przez c. Tak? Przyprostokątna, która jest przy tym kącie, przez przeciwprostokątną. A sinus beta, czyli to drugie, które mieliśmy w tym równaniu w tym wyrażeniu. Będzie także równe B przez C. Zatem wniosek jest prosty. Cosinus alfa jest równy sinusowi kąta beta, czyli albo w miejsce cosinus alfa możemy wstawić sinus beta, albo odwrotnie w miejsce sinusa beta wstawić cosinus alfa. No to my najpierw zrobimy tak, że w miejsce cosinus alfa wstawimy sinus beta. Czyli mamy 2 cosinus beta, odjąć sinus beta, to jest równe sinus beta. Patrzymy na odpowiedzi, nie mamy takiej odpowiedzi. No to co tu zrobić? Musimy zrobić odwrotnie. Wcześniej robiliśmy tak, że w miejsce cosinusa wstawialiśmy ten sinus, no to teraz miejsce sinusa beta wstawimy cosinus alfa. Czyli mamy 2 cosinus alfa, odjąć cosinus alfa, a to się równa cosinus alfa. Taką odpowiedź mamy, więc zaznaczamy Zadanie 20. Punkt B jest obrazem punktu A w symetrii względem początku układów współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa. No to narysujmy sobie taki układ współrzędnych. Zaznaczamy. Tu mamy 1 i tutaj też. Punkt A ma współrzędne minus 3 i 5. Zaznaczamy. No i teraz punkt B jest obrazem tego punktu A w symetrii względem początku układów współrzędnych, czyli tego punktu 0,0. Łączymy. No i punkt B będzie tutaj. Zatem punkt B ma współrzędne 3 i minus 5. Pozostaje nam jeszcze policzyć, jaką długość ma odcinek AB. Znamy współrzędne zarówno punktu A, jak i punktu B, więc korzystamy sobie ze wzoru na długość odcinka, który oczywiście znajduje się w tablicach. Czyli mamy 3, odjąć, minus 3, i to do kwadratu, dodać. Minus 5, odjąć, 5 i to do kwadratu. I teraz patrzymy sobie na ten pierwszy taki duży nawias, czyli mamy 3, Odjąć minus 3, czyli 3 dodać 3 to jest 6 i to do kwadratu, czyli mamy 36 dodać. I teraz minus 5 odjąć 5 to minus 10, do kwadratu to 100. Czyli mamy, a B jest równe pierwiastek ze 136. No i teraz takiej odpowiedzi nie mamy, czyli coś z tym jeszcze trzeba zrobić. 136 możemy sobie rozpisać jako 4 razy 34. Wiemy, że pierwiastek z 4 to 2, czyli AB jest równe 2, pierwiastki z 34. Odpowiedź A. Zadanie 21. Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr? 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają. No dobrze, to takie cyfry mamy do dyspozycji. I ma to być liczba dwucyfrowa, czyli dwa miejsca mamy do rozdysponowania. Pierwsze miejsce możemy wypełnić na 5 różnych sposobów. Możemy tam wpisać 1, 3, 5, 7, 9, wszystko jedno. Czyli mamy 5 różnych możliwości. Drugie miejsce natomiast możemy zapełnić na 4 różne sposoby. Dlaczego? Dlatego, że cyfry mają się nie powtarzać, czyli ta cyfra, którą użyliśmy na pierwszym miejscu, nie może się nam już powtórzyć na drugim. Czyli tutaj mamy 4 możliwości. No, a 5 razy 4 to 20, czyli takich sposobów jest 20. Odpowiedź C. Zadanie 22. Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano odpowiednio punkty P i R, takie, że AP przez PB jest równe CR przez RD i to się równa 3 drugie. Czyli AP podzielone przez PB równa się 3 drugie, czyli te odcinki AP i PB są ze sobą w stosunku 3 do dwóch, czyli możemy sobie to zapisać jako 3X i 2X. Tak samo w przypadku CR i RD. Tutaj mamy 3X, tutaj 2X. No dobrze. AD oraz CB są nam nieznane, więc oznaczymy sobie na razie je literkami Y. Wiemy, że pole tego prostokąta jest równe 90. Jeden bok tego prostokąta to 5X, a drugi to Y. Czyli 5x razy y jest równe 90. No dobrze, podzielmy sobie teraz przez 5, czyli mamy xy równa się 18, bo 90 podzielone przez 5 to 18. Dobrze, i teraz my chcemy znać pole czworokąta APCR, czyli to jest taki równoległobok w środku. Wiemy, że pole całego prostokąta jest równe 90, więc spróbujemy zrobić to tak, że od pola prostokąta odejmiemy pola dwóch trójkątów. One są dokładnie takie same. Trójkąt ADR oraz PBC. Pole takiego trójkąta obliczamy następująco. Podstawa ma 2x, a wysokość y, czyli mamy w liczniku 2x razy y przez 2. Dwójki nam się skracają czyli pole jednego trójkąta to XY, a zwróćcie uwagę, że my linijkę wcześniej obliczyliśmy, że XY to 18, czyli pole jednego trójkąta jest równe 18. No i teraz my od pola całego prostokąta, od 90, chcemy odjąć jedną 18, pole jednego trójkąta i drugą, czyli chcemy łącznie odjąć 36. No to tak, zróbmy, od 90 odejmujemy 36 i otrzymujemy 54, czyli odpowiedź C. Zadanie 23. Cztery liczby 2, 3, a, 8 tworzące zestaw danych są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych 5, 3, 6, 8, 2. Zatem i mamy obliczyć a. Czyli to są nasze te liczby z pierwszego zestawu, a tutaj mamy liczby z drugiego zestawu i wiemy, że mediana zarówno tych pierwszych liczb, jak i tych drugich jest dokładnie taka sama. No to mediana z tego drugiego zestawu możemy sobie obliczyć. Aby to zrobić, pierwszy bardzo ważny krok, bez tego nie możemy zacząć, musimy sobie te liczby uporządkować rosnąco, czyli od najmniejszej do największej. Mamy 2, 3, 5, 6, 8. No i teraz mediana, to będzie ta wartość środkowa, czyli w tym przypadku mediana jest równa 5. Na no w tym naszym pierwszym zestawie mamy cztery liczby, jest ich parzyście wiele, zatem mediana to będzie średnia. Tych środkowych wyrazów, czyli trójki i liczby a. Czyli obliczamy średnią. Mamy 3 dodać a, podzielone przez 2, bo mamy dwa wyrazy. No i wiemy, że te mediany są sobie równe, czyli to się równa 5. Tej drugiej medianie, którą już wcześniej obliczyliśmy. Mnożymy obustronnie przez 2, żeby tego mianownika się po lewej stronie pozbyć. Zostanie nam to, co w liczniku, czyli 3 dodać a. No a tutaj mamy 10, czyli a jest równe 7. Odpowiedź a. Zadanie 24. Przekątna sześcianu ma długość 4 pierwiastki z 3. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe. Mamy taki sześcian i wzór na przekątną całego tego sześcianu jest następujący: d równa się a pierwiastku z 3, gdzie a to krawędź, długość krawędzi tego sześcianu. Nasza przekątna z polecenia ma długość 4 pierwiastki z 3, no to krawędź tego sześcianu będzie równa 4. Chcemy obliczyć pole powierzchni tego sześcianu. Wiemy, że pole powierzchni składa się z pól sześciu dokładnie takich samych ścian. Pole jednej takiej ściany sobie policzymy, to mamy 4 razy 4, bo jest to kwadrat obok 4, czyli 16. No i my takich ścian mamy 6, czyli aby obliczyć pole powierzchni całego tego sześcianu, 16 mnożymy przez 6 i otrzymujemy 96, czyli odpowiedź A. I zadanie 25, ostatnie z tego zestawu zadań zamkniętych. Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób, jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2. Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm3. No i mamy obliczyć objętość całej tej bryły, czyli tych dwóch stożków razem wziętych. Dobrze, wiemy, że stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2, czyli ta dłuższa wysokość to będzie 3x, a ta krótsza 2x. I teraz chcemy policzyć objętość całej tej figury. Ta objętość będzie składała się z objętości tego mniejszego i objętości tego większego stożka, czyli objętość to 12 dodać. No i teraz chcemy zapisać sobie objętość tego większego stożka, bo jej nie znamy. Wiemy, że objętość stożka obliczamy w taki sposób, że mnożymy 1 trzecią przez pole podstawy, w tym przypadku to będzie PR kwadrat, i to mnożymy przez długość wysokości, czyli przez 3x. No to tak zapiszmy, 1 trzecia razy PR kwadrat razy 3x. Tu nam się trójki ładnie skrócą i zostaje nam 12 dodać PR kwadrat razy x. Dobrze, z treści zadania wiemy, że ten mniejszy stożek ma objętość równą 12 cm sześciennych. Czyli, jak sobie zapiszemy wzorem tę objętość i przerwamy do 12, no to otrzymamy to, co będzie nam w tym zadaniu potrzebne. Czyli mamy 1 trzecia r kwadrat razy 2x równa się 12, no bo 1 trzecią mnożymy przez pole podstawy, czyli przez πr kwadrat razy długość wysokości. W przypadku tego mniejszego stożka wysokość ma długość 2x. I to jest równe 12. Żeby było nam łatwiej, obustronnie podzielimy sobie przez 2, to po lewej stronie nam ta dwójka przy x zniknie, no a po prawej 12 podzielone przez 2 to będzie 6. Czyli mamy 1 trzecia pier kwadrat razy x równa się 6. Pomnóżmy sobie obustronnie przez 3, żeby tej 1 trzeciej po lewej stronie się pozbyć. I dostaniemy pier kwadrat razy x równa się 18. Wracamy teraz do tej drugiej linijki z naszych obliczeń i zobaczcie, tutaj mamy pr kwadrat razy x. To obliczyliśmy w ostatniej linijce i to jest równe 18. Zatem ta objętość całej tej figury, tych dwóch stożków razem wziętych, to będzie 12 dodać 18, czyli 30 cm3 oczywiście. Odpowiedź B. Jeżeli chodzi o zadania zamknięte, to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę.